Dzisiaj testuję w akcji dymogenerator, który mogliście obejrzeć ostatnio. Dzięki panu Krzysztofowi ze sklepu Smokehouse Guru go otrzymałem. Zrobiłem parę modyfikacji, które wam pokażę. U mnie już się wkład wysusza, osusza się, grzałeczki chodzą. O. Nawet załączyłem wentylator, bo mi zależy na czasie. Także tutaj mi grzałeczki działają. Nie wiem, czy widać generator, ale to będą przebitki. I teraz czekam, aż się wkład osuszy i wygrzeje. I wystartuję z dymieniem. Także tak to jest zmodyfikowałem. Dodałem tutaj po prostu listwę, na której mogłem zawiesić dymogenerator. Tu mam podpięty do prądu. Tam mam specjalną wtyczkę, u góry są bezpieczniki, o, tak to wygląda. Wkład mam już wygrzany, wędzarnia jest wygrzana, wkład jest osuszony i wygrzany. Włączam dymogenerator firmy Borniak i patrzymy, jak szybko zacznie lecieć dym. Zobaczmy, czy wszystkie ustawienia mamy. Wszystkie ustawienia mamy elegancko. Tutaj będę wtyczkiem załączał. A, jeszcze prąd muszę włączyć. O, poszedł prąd i patrzymy. Minęło około 10 minut i już tutaj leci dym. Zaczyna lecieć. Nie wiem, czy widać, bo słońce mnie razi i słabo widzę. Czekajcie, spróbuję zrobić takie coś. Może z tej strony będzie lepiej widać. O, dym zaczyna ładnie lecieć. Zobaczmy, ile tego dymu jest w środku. On się dopiero rozgrzewa. Przede nam kolejny dzień testów. Zobaczymy, jak się ten dymogenerator Borniaka sprawuje. Krótkie podsumowanie, tą szynkę wędziłem wczoraj przy pomocy innego dymogenatora, a tą dzisiaj przy pomocy dymogenatora firmy Borniak. Mi się wydaje, że wyglądają podobnie, były wędzone tyle samo czasu, także biorąc pod uwagę, że to jest ogromna wędzarnia, ponad 700 litrów, a ten dymogenator jest przeznaczony na wędzanie rzędu 200 litrów, efekt nie jest najgorszy, także co tu dużo mówić, popatrzcie sami. Właśnie jestem po testach tego dymogeneratora. To jest dymogenerator firmy Borniak. Mogłem go przetestować dzięki uprzejmości pana Krzysztofa ze sklepu Smokehouse Guru. Żeby nie obijać bawełny, ten dymogenerator jest wykonany dosyć solidnie. Nie mam tutaj zastrzeżeń. On jest tak skonstruowany, że sypujemy wióry tutaj, tutaj podaje je ślimak i tutaj grzałka nagrzewa tą blachę i ta blacha sprawia, że nam się wióry biorą i tlą. Z rzeczy jeszcze konstrukcyjnych, to tutaj jest fajna opcja, że mamy wtyczkę normalną, więc
możemy sobie spokojnie dokupić kabel na UK, ewentualnie jak nam się uszkodzi, kupić nowy taki kabel komputerowy i nie mamy problemu z tym. Na plus. Ten dymogenerator jest przeznaczony do wędzarni około 200 litrów, więc konstrukcyjnie ta wędzarnia dla niego jest 3 razy większa niż on jest w stanie obsłużyć. Ona ma prawie 700 litrów, więc ponad 3 razy. Mimo to dymogenerator sprawił się w miarę. Jak na jego konstrukcję do 200 litrów, do wędzarni do 200 litrów, to miał do obsłużenia prawie 700. Wszystko się uwędziło, szedł dym. Chociaż dla takiego jego komfortu psychicznego własnego przymknąłem wyloty, żeby ten dym szedł wolniej, żeby się tam więcej brał i gromadził. Ze względu na to, jaka jest konstrukcja tego dymogeneratora, że ma ślimaka, najlepiej jest stosować wióry producenta. Warto na to zwrócić uwagę. Pamiętajcie, do 200 litrów do wędzarni i są potrzebne najlepiej wióry producenta, one są dużo, dużo mniejsze niż takie normalne, co kupujemy. Ale są plusy takiego rozwiązania. Największym plusem jest to, że to jest bardzo oszczędny dymogenerator. Ja zasypałem go do pełna i zacząłem wędzić, jak tutaj na zegarze było 2 godziny 15 minut. Wędziłem do 6 godzin i pół. No to mamy 4 godziny wędzenia i ja zużyłem tylko tyle wiór. Tyle wiór mi zostało. Jest to nie do pomyślenia, jest to nierealne, żebym uzyskał taki wynik tym dymogeneratorem, który obecnie używam, więc uważam to za bardzo duży plus. Ten dymogenerator wieszamy my, więc jest dosyć prosto, montujemy listwę do wędzarni, robimy otwór, żeby nam tutaj ta część weszła, wkładamy miseczkę pod spód na popiół, który schodzi i po skończonej pracy, no tutaj mamy za wiele czyszczenia, to nie mamy, szczotka jakaś taka do butelek i możemy w środku wyczyścić, spray do grilla, ja go jeszcze nie zdążyłem wyczyścić, po prostu jest po pierwszym użytkowaniu i wygląda tak, nie ma tragedii moim zdaniem, nie jest źle. To chyba tyle. Jeszcze raz dziękuję panu Krzysztofowi za możliwość przetestowania tego dymogeneratora ze sklepu Smoke House Guru. I podsumowując, widzicie jeszcze to w tym dymogeneratorze, który ja kupiłem. Musiałem sobie to trzymadełko dorobić, bo blaszka w tamtym parzyła. Ja sobie ją sam dorobiłem, a tutaj producent przewidział. Także fajna sprawa. Dobra. Podsumowując, jeżeli szukacie dymogeneratora oszczędnego i do wędzarni do 200 litrów, to byłby mój pierwszy kandydat. Jeżeli macie jak ja większą wędzarnię, no to musicie przekalkulować, czy ona jest aż tak duża jak moja, czy nie jest tak duża, bo będzie trochę większa, powiedzmy, niż 200 litrów, to moim zdaniem spokojnie ten dymogenerator da radę. Przy takiej też da radę uwędzić, ale jest więcej strachu, że tak powiem, no bo tego dymu nie widać, żeby tak po bokach uchodził. Jak otworzymy wędzarnię, to też jakoś go tam wielce nie ma, ale to może być wina, jak ja mam moją skonstruowaną, bo jakbyście mieli, powiedzmy, taką skrzyneczkę w środku obitą blachą, to podejrzewam, że tego dymu tam będzie sporo. U mnie jest jednak sporo miejsc, którędy ten dym na boki może sobie uciekać. Tak celowo mam skonstruowaną tą wędzarnię, bo jest duża i tak zrobiłem, żeby swobodnie ten przepływ w niej był. To tyle chyba. Wszystko powiedziałem, że do 200 litrów, że mamy przełącznik wygodny, że jest spirala, która ma pewne ograniczenia ze względu na to, że wielkość zrębek nas ogranicza i musimy zapłacić troszkę więcej producentowi, ale jest plus taki, że dzięki temu rozwiązaniu zużywa się tego dużo, dużo mniej.
wymienny kabel, to mówiłem, to chyba wszystko. To tyle. Jeszcze raz dziękuję za możliwość przetestowania i żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Testu dymogeneratora firmy Borniak. Witam Was. Końcówka, czy jeszcze trochę wstępu? Dobra, po kolei. No i alarm.